zdjęcie. Do dokumentacji. I robimy sobie zliczenie liczniczka. I proszę bardzo, jak ładnie nam pipczy, tak? Warto wziąć taką zabawkę ze sobą, bo pokazuje nam, co się dzieje na linii tutaj tego uskoku. Jesteśmy pod ziemią. Kopalnia pod górze. I teraz mamy tak. Marcin pokazał nam strefę, gdzie występuje mineralizacja uranowa. W tym wypadku uranospirnit, tak. I nam się dzieje tak, że już nam skacze, proszę, złoty 6,78, proszę bardzo, jak pięknie, ładnie szczytuje. Oczywiście on dalej jeszcze szczytował, ale też czarnobylec. Licznik taki, żeby zabrać ze sobą do strefy i uciekać, jak jest za duże promieniowanie. Z DP66M nie chcieliśmy tu wejść, a nie będę kupował liczników za jakieś 1200 zł. Nie, słyszeliście, ale przed chwilą się obsypał strop. Gdzie? Ale to straszne. Więc ładne cacko. Próbka stąd została wzięta i co tutaj było, Marcin? Ten uranospinnik. Uranospinnik właśnie był. Znaczy to z tego instytutu. Kopnika, ale tutaj też to wszystko jest. Tu widzę, że jest. A to nie świeci w UV-ce? Nie. Właśnie nie. Nie świeci. Czyli ochrom jest bardziej, jakieś związki żelaza muszą być jeszcze tak, tutaj. Tak, wodorotanki żelaza. Ale troszkę tam troszkę świeci. Właśnie tak uważam, że troszkę świeci, dobra. Czyli mamy potwierdzenie. Tak, no i rzeczywiście jest potwierdzenie, sypie przy tym, no. Akurat to jest to.